Ojciec, powołując Cię do godności Bożego macierzyństwa, dał Ci do pomocy wyjątkowego, opatrznościowego człowieka, świętego Józefa. Święty Józef otoczył troskliwą opieką samego Jezusa, a Ciebie, Mario, darzył wyjątkowym szacunkiem, ofiarną troską, czułą i serdeczną miłością. Wiernie służył Tobie i Jezusowi z podziwu godną bezinteresownością. Początki jednak Waszych więzi zostały naznaczone dramatycznym przeżyciem. Były to dni bolesne także i dla Ciebie, Mario, nie tylko dla Józefa, który został zaskoczony tajemnicą Twego dziewiczego macierzyństwa i faktem wcielenia Syna Bożego. Przeżywał on największe udręki duchowe, niepokojące pytania i problemy. Ty wszystko postanowiłaś powierzyć Bogu, u którego nie ma rzeczy niemożliwych. Święty Józef, jako człowiek prawy i sprawiedliwy, nie chciał Cię w niczym skrzywdzić, pomniejszyć, zniesławić, ani też dopuścić do swego serca żadnych podejrzeń odnośnie do Twojej osoby. Nie zwątpił też w Twoją niewinność, chociaż nie mógł tego wszystkiego podjąć, co się stało. Całą winę chciał wziąć na siebie, potajemnie odejść, aby nie ściągnąć na Ciebie żadnego podejrzenia, żadnej niesławy. W tym dramatycznym przeżyciu swej duszy i serca Ty, Boże, przyszedłeś mu z pomocą, aby Józefa wyzwolić z tych dramatycznych i koszmarnych przeżyć, z którymi nie mógł się podzielić z nikim z ludźmi, bo to mogłoby też zaszkodzić Tobie, Maryjo. Ty też, patrząc na udręki Józefa, samemu Bogu powierzałaś wyjaśnienie całej tej trudnej sytuacji. Bóg przez anioła w czasie snu wyjaśnił tajemnicę Twojej brzemienności i skierował do niego zdecydowane słowa. Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Otrzymał wyjaśnienie, chociaż w naszym przekonaniu, jakby to wyjaśnienie zostało dokonane z drogą spruchy, niepozorny, przez znak snu, mógłby się spodziewać czegoś więcej, jasnych wypowiedzi, przekonujących znaków, a on, jako człowiek prawy, bezgranicznie również zaufał Panu. Modlimy się więc dzisiaj razem z biskupem, poetą, mówiąc, taką wiarę mieć bez pytań, takie zaufanie, takie Bogiem zachwycenie, daj nam, Panie. Życie stawiało Ciebie, Maryjo, i świętego Józefa często w trudnych sytuacjach, gdy nie było miejsca w Betlejem, gdzie by Jezus mógł się godnie urodzić, gdy pod osłoną nocy trzeba było uciekać do dalekiego Egiptu, do nieznanych ludzi, a później wracać do Nazaretu. Ty, Józefie, byłeś pomocą, duchowym oparciem, bezpieczeństwem dla Maryi i dla Jezusa. Święty Józef otaczał Ciebie i Jezusa zawsze czułą opieką, wierną i czystą miłością, szanującą Twoją niewinność i Twoją całkowitą przynależność do Boga. Był Twoim mężem i zarazem towarzyszem Twojego życia, stróżem i obrońcą samego Jezusa. Twej niewinności, Twego dziewictwa, nie korzystając z praw małżeńskich. Czcimy dziś świętego Józefa jako patrona od spraw bardzo trudnych, jako opiekuna i żywiciela nie tylko świętej rodziny, ale jako opiekuna całego Kościoła, jako patrona ludzi ciężkiej pracy.
Maryjo, patronko naszych rodzin, Ty najlepiej wiesz, jak dziś wszystkie rodziny bardzo potrzebują odpowiedzialnych i duchowo dojrzałych, przykładnych ojców na wzór świętego Józefa, którzy umieliby się tak zatroszczyć o swoje dzieci, o ich wychowanie, o małżonki, o dobre, właściwe wychowanie, odpowiedzialność za klimat miłości w małżeństwie, za rodzinność, by nie zrzucali całego trudu i troski o rodzinę na przeciążone już barki swoich małżonków, małżonek. Prosimy Cię, Maryjo, aby nasi ojcowie odkryli radość i zaszczyt, godność, wielkie powołanie do ojcostwa, które przecież jest bardzo zaszczytne, ubogacające, i nie uciekali od swoich zadań i obowiązków bezsensowny internet, bezwartościowe zajęcia, które mogą nawet nie ubogacać. Niech orędownictwo Twoje i świętego Józefa zapewni naszym rodzinom i naszym małżeństwom jeszcze większą miłość, większe zaufanie, zgodę, pokój, rodzinność, wspólną troskę o dobre wychowanie dzieci. Rozważać będziemy czwartą tajemnicę radosną, pielgrzymkę świętej rodziny do jerozolimskiej świątyni. Maryja, wyrażając troskę o Jezusa przed Nim samym, powiedziała takie znamienne słowa: oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. W tym powiedzeniu pokazała, jak bardzo ceniła Twoją pomoc, postawiła Cię przed sobą, chociaż ona była bliższa Jezusowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do ognia wiernego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jasnogórskiej Matce Kościoła powierzamy osobę Ojca Świętego, Jego posługę, cały Kościół Chrystusowy, polski episkopat z Jego przewodniczącym, naszego arcypasterza, księdza arcybiskupa metropolitę Wacława, kapłanów, osoby Bogu poświęcone, lud Boży całej naszej Ojczyzny, Polonię zagraniczną, chorych, cierpiących, więźniów. Powierzamy Ci także, Maryjo i Królowo Polski, prośby zawarte w tej księdze modlitwy, która znajduje się na ołtarzu. Tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie przez telewizję Trwam, przez radio i przez internet. Modlimy się o beatyfikację sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Polecamy Ci także wszystkich pielgrzymów, którzy nawiedzili dziś to święte sanktuarium, a więc pielgrzymkę obrońców życia, Matkożywstwu z archidiecezji gnieźnieńskiej, święte swoim arcybiskupem wędkowskim, kapłanów Legion Maryi z Częstochowy, Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, formacyjny krąg hospitacyjny Polaków, uczestników jasnogórskich dni skupienia, także pielgrzymów przybyłych z Katowic i z innych okolic. Polecamy Ci rodziny sióstr Urszulanek, parafię brata Alberta w Sochaczewie, którą w dniu dzisiejszym nawiedzasz poprzez swój jasnogórski wizerunek. Polecamy także siostry benedyktynki, misjonarki, które podejmą nocne czuwanie intencji Kościoła i potrzeb swego zgromadzenia. Teraz odmówimy naszą modlitwę jubileuszową z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twego jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowieni wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii, razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen. O Twoją obronę udzielamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, brać nie gardzić o grzechach naszych, ale o grzechach i złych przygód. Brać nas zawsze umawiać, Panno Palenna i Błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczo nasza, Pośredniczo nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj,
przeniepokalanym sercu Maryi za wstawiennictwem świętego Józefa uczmy się wciąż od nowa godności i powołania mężczyzny, męża i ojca. A znamiennym dowodem również duchowego ojcostwa są papieskie pierścienie ofiarowane dla świętego Józefa w obrazie w Kaliszu przez świętego Jana XXIII i świętego Jana Pawła II dla Wadowickiej Górki ojców karmelitów. To są żywe dowody wstawiennictwa i szczególnej pomocy świętego Józefa. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.